Romet w swojej ofercie na 2014 rok posiada 7 modeli na średnim kole, 5 hardtaili oraz 2 modele pełno zawieszone. Testowany przez nas model jest najwyższym w serii Rambler 650B i kosztuje 4299 zł. Za napęd roweru odpowiadają sprawdzone komponenty od Shimano. Przednia przerzutka oraz mechanizm korbowy z 3 tarczami SLX, tylna przerzutka XT obsługująca 10-biegową kasetę oraz pozostałe komponenty z grupy Deore pozwolą cieszyć się bezproblemową i płynną jazdą w każdych warunkach. Masywne koła Rodi z oponami Schwalbe Rocket Run o szerokości 2,25 kleją się do podłoża, a dodatkowe zastosowanie kierownicy o szerokości 680 mm zachęca do dynamicznej jazdy w zakrętach, a na zjazdach daje poczucie pewności. Przemyślany dobór komponentów pozwolił inżynierom Rometa zejść z wagi poniżej 12 kg, co w tej klasie sprzętu i kołach 27,5 cala jest bardzo dobrym wynikiem. Rambler to rower dla amatorów z opcją rozbudowy do przyzwoitej wyścigówki. Postanowiliśmy przetestować rower polskiego producenta i sprawdzić, czy jest on warty swojej ceny. O tym możecie przekonać się w teście na portalu bikeworld.pl.